Golik, Wandrowski, Gancarczyk. Gancarczyk, świetnie obiegł Jarera. Gancarczyk, Peszko. Kikut na dalszym słupku, sam. Peszko i gol! Jest! Jest gol! 1-0 dla Lecha Poznań. Ta akcja, którą tutaj znów doskonale rozpoczął Seweryn Gancarczyk, kapitalnie obiegając rywala. Później Peszko. Taka nieprzyjemna ta bramkarza dla obrońców Żółtka i szał radości. 93. minuta do ostatniego momentu, do ostatnich sekund tego meczu. Tak w stylu Lecha, tak też w stylu Lecha Smudy zagrał się w tej końcówce Lech już Jacka Zielińskiego. Jeszcze żółty kartonik na Peszki. Jak zobaczymy tę akcję, szkoda, że dopiero od tego momentu oglądamy, ale zaczęło się od kapitalnego zagrania Gancarczyka, bo on napędził tą akcję i tutaj nawet nie wiem, czy Peszko powiem piwo dotknął tą piłkę, czy... To jest to prostopadłe zagranie Gancarczyka, które jednak było poprzedzone wspaniałym driblingiem. No i wydaje się, że nie dotykał piłki Rengifo. Chyba nie, chyba bezpośrednio Peszko zrobił tą bramkę. Będziemy to dokładnie analizować na milimetry, chyba nie.